Nicole Saleta, 25L. Dzięki mamie przeżyła przygodę życia. Na początku września pisaliśmy o wyprawie Ewy Pacuły, 47, do Japonii. Mówiło się wtedy, że nie pojedzie z nią, jej najstarsza córka. Reklama Nicole Saleta od lat zmaga się przecież z chorobą, czeka na kolejny przeszczep nerki, a tak daleka podróż mogła jej zaszkodzić. Było to szczególnie bolesne. Bo przecież ten kraj jest jej wielką miłością. Skończyła nawet związane z nim studia. Przykro nam, że właśnie ona musi zostać w kraju, ale wierzę, że kiedyś będzie. Zdrowa. Jej marzenia się spełnią i będzie podróżować, dokąd tylko zapragnie. Jest taka dzielna i nigdy się nie poddaje. Opowiadała pani Ewa. Jak donosi rewia, paniom udało się, jednak znaleźć pewien sposób. A żeby podróż Nicole była możliwa, wykupiłam pięć bagaży specjalnych. Bo potrzebowałyśmy zabrać 100 litrów płynu do dializ, czyli 100 kilogramów więcej, zdradziła Ewa Pacuła w niedawnym wywiadzie dla jednego z dwutygodników. A udało się tylko dzięki temu, że Nika napisała do Ministerstwa Zdrowia Japonii z prośbą o zgodę na wywiezienie takiej ilości. Dodała. Do ostatniej chwili czekały na zezwolenie i nie było wiadomo, czy ich plan się powiedzie. A gdy już znalazły się na miejscu, pojawiły się kłopoty techniczne. Ale i to nie zdołało zepsuć radości ze wspólnego wyjazdu i tygodniowego odkrywania Japonii. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się spełnić jej największe marzenie. Uśmiecha się Ewa.